Dobry wieczór Państwu, Panem Made na swoim magicznym pudełku. Pan hrabia mi cudnikat jak numer PESEL. Dziękujemy za przyjęcie zaproszenia na kolejną już czwartą edycję Letnich Ogrodów Polityki w Elblągu. To jest jedyna taka impreza w Polsce organizowana przez politykę i pod wieloma względami wyjątkowa. Szanowne panie mówią, zestarzały się jak mój domowy pecel. A to moje dosie, więc wiesz już skąd ten pośpiech. Tak pracuje PR, filar, co biznes w garści trzyma. Wiwat, wiwat, panie, panie Marcinkiewicz, premier. Ja to wieczne dziecko leciutkie jak... Pani Warszawa jest jednym z moich klientów, którego obsługuję od strony marketingowej też, jakim wysiłkiem w tym przypadku, bo Państwo wiedzą, że to jest najbardziej nieudiana marka miejska w Polsce. Głównie z powodu wspomnianych polityków, bo jednak miasto, które w prezencie dostaje ulicę Wiejską, która jest taką nie tylko z nazwy, za samym ma duży problem z marketingiem. Miesiąc brał na belwu, zrobić podziw. Dziś dzieciaki witają się w zerówce. Chcą być raperami, siedzieć non-stop na ławce gdzieś przed domem. Naciągnięci od ekranów jak trupy, całą dobę jak ekranu pupi, całą dobę jak TVN24. Powiedzmy sobie, współczesnym gatunkiem literatury realistycznej, który zgodnie z podstawowymi zasadami realizuje zasady prawdopodobieństwa. Stwierdziła z ironicznym uśmiechem, no już wiemy, co czyta młodzież, prawda? Czyli, proszę Państwa, to było coś, czytanie literatury kryminalnej w środowisku uniwersyteckim, akademickim, czy wśród intelektualistów było czymś chyba niegodnym w latach 80. Ja tak się obudziłem mniej więcej na czwartym, na trzecim roku studiów. Stwierdziłem, dobra, ja tam zostanę. Halo, halo, przez walkie talkie, skoki przez kozła, pierwsze kapsle. Wyścig pokoju na Wersalce, sentymenty takie tam. Bączki, saletry, odpalam sam. To ja, pan, wieszy dzieciak, stronnictwem większym niż worek w ręku dziś. Światu prokim dealendów, a nie pana tiktaka i pybeksów. Tęczowy music box to był obciak. Beastie Boys, Sonic Youth na szybki na kostkach. Paski na plecaki, bestseller na rynku jak polski hydraulik. Popatrz na te gadające głowy, zgoby dla niewody, kłody pod nogi. Ja wolę sentymenty gorące jak Prodisz. Nie czytam gazet, nie oglądam... Na żadnym innym polu Kraków Elbląga nie potrafię prześcignąć. I jak wspominaliśmy podczas drogi naszej... brawo, brawo, bo to miasto jest super. Żali. Mamy granaty w ustach, co mogą nam wypalić. Jesteście gotowi? Nerwy zimna, serca jak kratisz. Gdyby dzieciaki mali chuligani, granaty w ustach mogą nam wypalić. Powiedzcie ludzie, jesteście gotowi? Ci mężczyźni osiągają większe sukcesy, jest ich więcej. Ale ja uważam, że to kobiety zawsze pracują na sukces mężczyzn. I tak to jest. Pan wieszy dzieciak z tornistrem na plecach. Dzieciaki krzyczą za mną, wyrośnięty ciulu, co się tak podniecasz? Kickflipy 180, no slajdy na łapkach. Bez prawa do koloru, co wiązało ręce jak pentyżyństwa kaptan. Pierwszy telewizor kolorowy Sanio. Za chwilę dalszy ciąg programu, strachy na lachy. Z deskorolką pod pachą, długi, chudy człowiek jak patyk. Proszę zmienić, bo hałas jak na produkcyjnej sali. Oni mają granaty, my mamy granaty, prędko co mogą nam wypalić. Szczebrane typy, co chcą czyścić na morale. Mawiać, że kolorowe znaczy szale. Dzielić nas jak widzę do
dotąd. Leczyć swe kompleksy, ja mam tego potąd. Czy to ja nic nie rozumiem, czy oni zwariowali? Czy ja jestem dziecko, oni tak dojrzali? Mamy granaty w ustach, co mogą nam wypalić. Panie, panowie, panie, powiedzcie ludzie, jesteście gotowi? Nerwy zimna, serca jak krowi. Duży dzieciaki, mali chuligani. Granaty w ustach mogą nam wypalić. Powiedzcie ludzie, jesteście gotowi? Nerwy zimna, serca jak krowi. Gotowi?